the building. Oh, I'm in the zone, man. Yeah. Now tell me who could stop me. I'm in the zone. Competition's none in a league of my own. All about the W. I'ma bring it home when it's over. Powiedział mi liczyć i stawać. Stała się jasność. Będą szukać trójki na zwycięstwo. Stawowic. Nie! 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 Jest! Alvin w finale! Alvin w finale! Alvin w finale! Oszaliśmy ze szczęścia! Kibice z Wrocławia biegli tutaj na boisko. Zimno się naprawdę stało! 40 jest się dzieje, a dobrze też jest się dzieje. Przepraszamy za małe problemy techniczne. Jesteśmy już tutaj na żywo w studio. Chciałem, żeby po prostu, żeby nasza rozmowa była podana jak najwięcej tutaj kanałów. Jesteśmy na Brzytwie, jesteśmy na Twitterze, jesteśmy na Facebooku WLC, Szósty Zawodnik, również i w Szczecinie na Facebooku. Cieszę się bardzo. W Szczecinie dlatego, że jest niezwykły gość, czyli Wojciech Boblewski. Dzień dobry, bardzo miło. Wojciecha Boblewskiego na pewno znacie, gdyż to jest włosowianin przede wszystkim. Teraz akurat trenuje młodzież w grupie, znaczy Pogoni Szczecin, tak? To jest w projekcie Pogoni Szczecin w tej chwili. To jest projekt Pogoni Basket Szczecin. Projekt jest dedykowany grupom młodzieżowym oraz dzieciaczkom. Nawiązaliśmy współpracę z dużą Pogonią, czyli tutaj mowa o Pogoni Piłkarskiej w Ekstraklasie. Niegdyś Pogoń Szczecin była również wielosekcyjna, jedną z sekcji była koszykówka. Tutaj serdecznie pozdrawiam trenera Mirosława Szewczyka, który wtedy był ojciec, tak, jednym z najlepszych zawodników tego pokolenia i w tej koszykarskiej Pogoni. Więc wracamy do tradycji w Szczecinie, wracamy do nazwy Pogoń Szczecin jako koszykówka. Jest to projekt, który tak naprawdę trwa od sierpnia, więc niedługo, jeszcze w dobie pandemii, gdzie zaczęliśmy nasze działania. Nie jest łatwo organizacyjnie spiąć wszystkie rzeczy, ale bardzo dzielnie gdzieś tam to robimy i już widać powolutku takie naszej pracy, nasze efekty. No idziemy dalej. No przede wszystkim ma być to klub zrzeszający dzieci i młodzież, tak jak wcześniej powiedziałem, szkolący. Ma być to jeden z silniejszych ośrodków w Polsce szkolących dzieci i młodzież. O, tutaj już są, czekaj na nas, już są komentarze, także okay. Słychać, ale nie widać, już nas widać. Przede wszystkim to jest program Szósty Zawodnik, jeśli ktoś nie wie, bo oczywiście mamy tutaj nowych widzów ze Szczecina i możecie mojego programu tutaj nie kojarzyć, nie znać, ale przez osobę Wojtka oglądacie, z czego się bardzo cieszę. Ja również. Oczywiście porozmawiamy o tym projekcie szerzej, porozmawiamy również o Włocławku, o Anwilu, no bo to z pewnością też również na to kibice czekają. Ale zacznijmy właśnie od młodzieży, od Szczecina. No to jak to się stało, może łączyliśmy się oczywiście kiedyś online podczas pandemii. No może znów nas to czekać, ale to już jest inna sprawa. Zaprosiłem Wojtka do studia, bo wtedy rozmowa naprawdę bardzo fajnie przebiegała. Długa. Długa bardzo była. Również teraz też mamy czas. Jutro jest Wigilia. Jutro sporo ludzi ma wolny dzień. Tak, ja również mam wolny, więc możemy porozmawiać nawet do północy. Także... Między lepieniem pierogów. Tak. Kto lepi pierogi akurat, kto piecze piernika, może nas słuchać jednym uchem, drugim uchem słuchać kolęd. Jesteśmy. Pewnie. Także jak to się, Wojtku, stało, że wyemigrowałeś z Włocławka? Na początku było to tak, gdzie po Mistrzostwie Polski z rocznikiem U14, 2000 rocznik tutaj we Włocławku, jeszcze po tym mistrzostwie rok czasu gdzieś tam spędziłem we Włocławku, później w
wszystkie perturbacje. Trzeci rok, tak? Tak. Mimo tamtym, czyli tam, tym... Tak, znaczy jestem już piąty rok z żoną, tej z córeczką w Szczecinie, ale wyjechałem z Włocławka, właśnie to jest taki był moment przełomowy, kiedy akurat tak fajnie gdzieś to wszystko się spinało, że my w tej grupie U14 zdobyliśmy Mistrzostwo Polskie i później jeszcze rok zostałem w Włocławku i później zostało mi zaproponowana praca asystenta w Ekstraklasie. No i wtedy się zgodziłem i wspólnie tam z rodziną wyjechaliśmy do Szczecina. No i tak naprawdę tak to się ogólnie zaczęła przygoda w Szczecinie. W Szczecinie pracowałem przez 3 lata z grupami King Szczecin, King BC Szczecin, z juniorami przede wszystkim. Tam to był też bardzo, bardzo fajny projekt zrzeszający bardzo młodych, zdolnych chłopców. Niektórych z nich tutaj był Marcel Afeltowicz, tutaj włocławianin. On trwał 3 lata, graliśmy w lidze Able, graliśmy w lidze w trzeciej lidze, graliśmy w lidze juniorów. Tam tak naprawdę jednym meczem w ostatnim sezonie nie weszliśmy do drugiej ligi, tam byli sami chłopcy 18-17-letni, więc taki bardzo młody, świeży projekt. On się skończył, no i postanowiłem wrócić do tradycji. Rozmawiałem wielokrotnie z trenerem Szewczykiem o koszykówce. Żeby reaktywować po prostu. Na miejscu był, dużo czasu ze sobą spędzaliśmy, więc mieliśmy naprawdę gdzieś tam sporo tych chwil, żeby móc porozmawiać. No i pojawiła się taka myśl, żeby po prostu wrócić do tradycji i zrobić koszykówkę młodzieżową pod patronatem Pogoni Szczecin, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, ta pogoń koszykarska, ona była w Pogoni, bo Pogoń była wielosekcyjna i trener właśnie też Szewczyk był w tej ekstraklasowej Pogoni, dlatego gdzieś tam moją intencją było wrócenie do tradycji i zapukania do drzwi obecnych włodarzy ekstraklasy piłkarskiej. Udało się to, trwało to, mogę zdradzić, 7 miesięcy, żeby pozyskać powiedzmy taką licencję oraz podpisać umowę o partnerstwie i współpracy na to, aby móc być partnerem dużej Pogoni Szczecin jako klub koszykarski. No i teraz wszystkie nasze działania tak naprawdę od sierpnia skupiają się na integrowaniu dzieciaków ze Szczecina, jeżeli chodzi tutaj o koszykówkę, przyłączaniu ich do grup młodzieżowych, zaczynając już od tak naprawdę od 5-latków, bo my mamy grupy 5-latków, taki podprojekt się nazywa Pogoń Basket Kids. Taki trochę odrębny, jest to wszystko jest połączone, ale ten projekt, taki 5- i 7-latki w jednej grupie, nazywa się Pogoń Basket Kids i później płynnie przechodzimy później do 8-latków i startujemy z tymi dzieciakami w późniejszych grupach młodzieżowych. Mirosław Szewczyk, jaką rolę pełni w tej chwili? Na dzień dzisiejszy trener pełni taką rolę takiego attaché. Takiego attaché w dobie pandemii. Tak troszeczkę trener się jakby, no nie tyle wycofał, co gdzieś tam jesteśmy bardziej ostrożni na pewne działania. No trener bardzo mocno mnie wspiera i tak mentalnie, rozmowami. Mogę powiedzieć, że całym sercem jest za projektem i za tym wszystkim. Chociażby nawet fakt to, że Szymon i tutaj trener dają mi pod opiekę już od 3 lat Emilio Szewczyka, czyli syna Szymona. Tutaj pod opiekę, czyli mam na myśli, że Emilio jeździ na większość akcji szkoleniowych z naszymi zespołami, uczestniczy w obozach, warsztatach, w treningach indywidualnych, tam gdzie one są organizowane, więc też bardzo dziękuję za zaufanie Szymonowi i trenerowi, że mogę gdzieś tam z takimi chłopcami pracować i szkolić. De facto Emilio bardzo, bardzo fajny chłopiec pod względem tutaj koszykarskim. Myślę, że w przyszłości będziemy go mogli obserwować nie tylko na parkietach polskiej ligi. Wzrost po ojcu czy po dziadku bardziej? Po tacie. Po tacie, no zresztą ten Szewczyk też jest wysokim mężczyzną, ale tak. No tak, ale centrum nie był, grał raczej na Łodzi. Nie, no, absolutnie. Mi tam taki obdarzony naturalnym takim feelingiem, obdarzony takim naturalną motoryką. Ostatnio byliśmy też właśnie na turnieju w Warszawie, gdzie można było popatrzeć na YouTubie, jak tam Emi sobie radzi. Także super, no, nic tylko pracować naprawdę. Także jeszcze raz fajnie i dziękuję za zaufanie obu panom, że gdzieś tam dają pod opiekę Emi, Emilio i możemy razem wspólnie pracować. Więc no tak, projekt ewoluuje, wracając do tego, do Pogoni. Projekt ewoluuje. Jest to ciężkie w dobie pandemii, bo organizacja chociażby naborów i ograniczenie szkół, które zamknęły się, no powoduje to, że tych dzieciaczków jest mało na dzień dzisiejszy. Mało na tę chwilę, ale
w kontekście pracy naszej sierpniowo teraz grudniowej, to i tak ten wzrost tych dzieciaków jest, więc zaczynając od 30 chłopców, na dzień dzisiejszy mamy razem z tym projektem Pogon Basket Kids, tam chyba z tego co pamiętam 80 tutaj zawodników i zawodniczek, bo te zawodniczki zazwyczaj są jako te pięciolatki, te dzieciaczki młode, więc pracujemy, zobaczymy, robimy wszystko tak, żeby ten projekt wznieść na wyżyny. No też ciekawostką taką jest, że to, co rozmawialiśmy teraz o trenerze Szewczyku i tych osobach, które gdzieś tam ten projekt współtworzą i są przy tym projekcie, to jest mi też bardzo niezmiernie miło, że wokół tego projektu są osoby profesjonalne ze świata sportu. Między innymi, że mogę tutaj tak parę nazwisk zrzucić, mam nadzieję, że dla Wrocławka gdzieś tam takie nazwiska jak chociażby na przykład Paulina Gajdosz, była koszykarka, obecnie sędzina FIBA, międzynarodowa sędzina. Pani Dominika Pastusiak, czyli żona pana Pastusiaka, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy. Także trener Szewczyk. Tutaj przy projekcie również jest, co pamiętam, Marek, u ciebie też był mój przyjaciel Marcin Miziołek. Także też współpracujemy na zasadach warsztatu też. To jest też taka osoba, która gdzieś tam stawia tutaj i pokazuje gdzieś tam zupełnie inny aspekt też tego sportu od innej strony, czyli od strony tej mentalnej. No i też wielu innych jest i współtworzy, stara się współtworzyć ten projekt, więc ja jestem z tego bardzo zadowolony, bo widać efekty tej pracy, widać gdzieś tam wiarę w ten projekt. No i zapomniałem jeszcze o jednej ważnej osobie, która ostatnio gdzieś tam dołączyła do takiego, powiedzmy, naszego nawet staffu, to jest Karol Bedorf, który jest mistrzem KSW i też wspiera, także też bardzo dziękuję i wypowiada się przychylnie o projekcie. Ostatnio ze mną był dwa razy w Warszawie na turnieju, zresztą też na samym początku, jak zaczął swoją przygodę też z zapasami, to też jego pasją była koszykówka, także tak na marginesie, kto nie zna, tak prywatnie Karol się dobrze rusza i dobrze gra. Czyli macie King Wilki Morskie Szczecin w Szczecinie i Pogoń, czy jeszcze są inne projekty? Tak, Wilki Morskie Szczecin są również w Szczecinie, jest to klub młodzieżowy, który też zajmuje się szkoleniem dzieci i młodzieży. Ale również oni się raczej głównie skupiają na ekstraklasie w tej chwili. Skupiałem się na King Szczecin, jest ekstraklasowym zespołem, a Wilki Morskie Szczecin mają też grupy młodzieżowe, które też gdzieś tam są i gdzieś tam szkolą te dzieciaczki, że mamy. Że bardziej o sobie jeszcze opowiedz, bo wiem, że że szkoliłeś się trenersko. No tak, z tymi szkoleniami trenerskimi i z tym samorozwojem to tak to jest, że wcześniej rozmawialiśmy przed anteną. Dlaczego właśnie rozmawialiśmy, dlaczego tak naprawdę szkolenie młodzieży kuleje? Jak to jest, bo nam się wydaje, że to tylko kwestia, tak naprawdę, założymy szkółkę, wszystko jest okej, nie, ale powiedz, jak to od kuchni wygląda. Czego tu brakuje? Wiesz co, to nie wiem, czego brakuje, czy kuleje. Czy tylko pieniądze, czy... No właśnie nie, no w grupach młodzieżowych to w ogóle zawód trener to w ogóle coś takiego nie funkcjonuje. Pasjonaci, którzy tworzą szkółki, zajmują się koszykówką młodzieżową, zwłaszcza od najniższego szczebla, jest to po prostu coś dodatkowego. Przeważnie są to nauczyciele wychowania fizycznego, którzy gdzieś tam później popołudniami zajmują się właśnie szkoleniem dzieci i młodzieży. Nie zawsze to idzie w parze oczywiście z finansami, ale do tego o tym mówię, bo to ja mogę tylko powiedzieć gdzieś tam na swoim przykładzie. Też znam swoich bliskich kolegów, którzy również pracują w koszykówce. I chcę powiedzieć o tym, że bardzo ważne jest to, że jeżeli się pracuje z dziećmi albo w ogóle jakiejkolwiek w profesji, no to człowiek się jakby chce rozwijać dla dobra tych dzieciaków, dla dobra gdzieś tam siebie. No i jest to inwestycja. No ja ostatnio gdzieś tam kończę po raz kolejny kolejną edycję tutaj. Piąta edycja Akademii tutaj trenerów PZ Kosza. Miałem przyjemność z Grzesiem Korzanem być na trzeciej edycji, czyli to dwa lata trwało, teraz też kończę drugi rok, czyli już 4 lata. No więc to są takie warsztaty cykliczne, gdzie tam się jedzie piątek, sobota, niedziela i są super wykładowcy. Jedni z nich na przykład był Igor Milicic oraz gdzieś tam euroligowi trenerzy, więc bardzo warto skorzystać w ogóle. No super w ogóle takie wydarzenia są, więc
jeżeli ktoś ma wyjąć chociażby jedną część z tych wykładów, no to to już jest jego i już jest wzbogacony o ten jeden warsztat. Więc no, jeżeli chodzi o mnie, no to ja bardzo teraz ostatni czas postawiłem gdzieś tam na swój rozwój, na to, na inwestycje, bo jest to zdecydowanie inwestycja. Też będąc na różnego rodzaju klinikach, między innymi czy też w Hiszpanii, co też tutaj za pośrednictwem ta Justyny i Andrzeja Plutowa, przede wszystkim Michała Pluty, który gdzieś tam umożliwił przyjazd gdzieś tam do Sewilli, podpatrywania, jak Michał z Andrzejkiem gdzieś tam sobie wtedy w tym czasie radzili, więc też ogromne tutaj też dzięki, bo mogę skorzystać teraz za umożliwienie wyjazdu. I tam też można było podpatrzeć, w jaki sposób, jakie są różnice w szkoleniu. To było tylko tak naprawdę 7-8 dni, ale można było gdzieś tam zobaczyć jakiś taki ogół tego wszystkiego, można było spojrzeć na te dzieciaki i na ten warsztat tych trenerów troszeczkę inaczej. No wiadomo, że to nie jest tak, że jak się tam, tak jak Andrzej też miał przyjemność być asystentem w Sewilli i gdzieś tam podpatrywania, to tak naprawdę cały czas. Ja byłem tylko tak naprawdę 8 dni, ale to też mi pokazało drogę, to też pokazało mi różnice pewne w szkoleniu dzieci i absolutnie każdy. Duża przepaść. No i jest inaczej, intensywniej, na inne elementy zwraca się uwagę już od najmłodszych lat. No i przede wszystkim intensywność, jaka jest na treningach i elementy gdzieś tam takich technicznych przede wszystkim pokazują tą różnicę. Bardzo duży akcent stawia się na wyszkolenie indywidualne. Tyle, że mają ogromną wiedzę, pokazują różnego rodzaju zwody, eurostepy, asymetryczne layupy, no przeróżnie, rewersy, wszystko. I to takie dzieciaczki już biegają. Uniwersalnie trenują, czy raczej jest już tak, powiedzmy, o, ja bym bardziej chciał grać pod koszem, albo ja bym chciał bardziej, czy raczej kształcą zawodnika? Nie, to już tak nie ma, to już koszykówka tak idzie, ewoluuje tak do przodu, że teraz tak naprawdę musi rzucić, potrafić rzucić za 3 punkty, musi spenetrować z góry boiska, grać tyłem. Przecież tak samo jedynki grają na low poście, piątki wychodzą do góry, grają z góry. No nie, no absolutnie, to taki all-around player. Tak naprawdę to niedługo nie będzie taki, tak, czwórka, piątka. No nie, to po prostu już teraz się powoli tak zaciera. Nie? Każdy będzie uniwersalny. Każdy będzie uniwersalny i tą uniwersalność i taką wyszkolenie techniczne widać zdecydowanie w tej Hiszpanii. I od najmłodszych lat szkolą te dzieciaki naprawdę dobrze. No wiadomo, że też Hiszpania jest dużym krajem, ale też nie w każdych ośrodkach, tak jakbyśmy powiedzieli, nie wiem, że w Stanach Zjednoczonych jest mega szkolenie. To też są części tej Hiszpanii, w których i kluby, w których powiedzmy to szkolenie jest na najwyższym poziomie. No teraz chociażby tutaj Michał Pluta był w takim zespole jak Centro Basket Madrid i teraz też również za pośrednictwem tutaj Misia. Jeden z moich zawodników mógł dostać szansę się zaprezentowania na tak zwany ten tryout wcześniej, Konrad Rosiński. No i został. Konrad obecnie gdzieś tam jeden naszych zawodników, tak. Został w tym Centro Basket Madrid i no i pracuje. Teraz zjechał sobie teraz na święta, ale no to też pokazuje drogę i pokazuje to, gdzie my nawet z tym projektem chcemy być. My chcemy pokazywać, ja jako ten chcę pokazywać jak największy tutaj poziom, jeżeli chodzi o szkolenie. Dlatego też takie pomysły, dlatego też takie intencje, jeżeli chodzi o Madryt, czy dla zawodnika, czy dla mnie, jako dla trenera, żeby po prostu móc się rozwijać, zobaczyć tą koszykówkę, starać się rozwijać i patrzeć na tą koszykówkę jak najwyższym poziomie. Więc to jest bardzo, no, dla mnie bardzo ważne, jeżeli chodzi o rozwój, czy mnie jako trenera, czy jako zawodnika. Zwróćmy uwagę troszeczkę na komentarze. Okay. Żeby ludzie nie myśleli, że tutaj nie patrzymy. Mariusz Slipko. To były dobre czasy basketu w Ołcowku, czy jeszcze to wróci tu? No, akurat o tym teraz nie rozmawiamy. Agnieszka Bednarz. Piękne wspomnienia. Miejmy nadzieję, że jeszcze wiele takich przed nami. A, bo to jak leciało intro, to ludzie tak komentowali, też rozumiem. Słychać was, ale nie widać. Bo to tak. Pozdrawiam trenera Wojtka, Hubert Mateasik. Super, pozdrawiam. Pozdrawiam. Igor Wiliński, pozdrawiam dla coacha. Łukasz Cichacki pisze, że Anvil, oczywiście Anvil, Sławek Anvil. Rafał Jędrzejewski. Jakie uprawnienia, aby móc iść z śladami Wojtka? W Ołcowku było sporo sekcji. Kujawiak miał nawet sekcję hokeja. Czyli pan Rafał... Pan Rafał po prostu zadaje pytanie, co zrobić, żeby być trenerem, chyba o to chodziło. Trzeba mieć pasję, trzeba chcieć być tym trenerem.
jeżeli się chce być tym trenerem, to i ma się pasję, to tak naprawdę no, szukanie tylko i wyłącznie takich formalnych rzeczy, typu jak gdzieś tam zgłoszenie się na kurs instruktora koszykówki do Polskiego Związku Koszykówki, tego mnóstwo jest i Polski Związek Koszykówki organizuje szkolenia, również warsztaty i później po takich szkoleniach, warsztatach dostaje się tytuł instruktora i można zacząć pracować, ale tutaj myślę, że nie, że chyba taka jest intencja, że po prostu pasja i po prostu i chęć pracy po prostu z młodzieżą i szukania możliwości. Pan Rafał nas słucha, czy uprawnienia PZKOR są obowiązkowe? Czy uprawnienia PZKOR są obowiązkowe do prowadzenia? No nie, no może być to nauczyciel. Do pewnego etapu pewnie. Tak, nauczyciel, w zależności na jakim etapie chcemy tych dzieciaczków prowadzić, no bo jeżeli, tak jak mówimy, też ekstraklasa, to jest zupełnie też inne uprawnienia trenerskie, zupełnie jest też inne uprawnienia, jak się prowadził U18 i też inne mogą być inne uprawnienia, jak się prowadzi tych dzieci. Trzeba mieć wykształcenie pedagogiczne, żeby prowadzić dzieci. No tak, no bo do pewnego momentu, czyli co, pedagogiczne chyba do roku... Znaczy nie, no generalnie... 16 lat? Bo jeżeli mówimy tutaj o prowadzeniu dzieciaczków na przykład 5-7 lat, to tak. Okej, okay, należy mieć uprawnienia, mile jest widziane uprawnienia mieć instruktorskie, jeżeli chodzi o koszykówkę. Ale ważniejsze jest... Ale przede wszystkim, no bo nie każdy też na przykład... nie każdy na przykład... Nauczyciel wychowania fizycznego, on też ma na przykład jakąś specjalizację, na przykład trener albo instruktor koszykówki, nie wiem, jakichś sportów walki, ale ma przygotowanie ogólne oraz pedagogiczne, które pozwalają mu na pracę z dziećmi. Więc dopiero później, jak się już ma grupy młodzieżowe w danych kategoriach wiekowych, wtedy już są potrzebne, to jest instruktor, licencje PZKOS-owskie, C, A. I wtedy. To dlatego też PZKOS organizuje różnego rodzaju kursy i można swoje kwalifikacje podwyższać. Tak to wygląda. Czyli ty jesteś teraz na etapie, przypomnij... Ja jestem teraz na etapie licencji A, która będzie uprawniała do prowadzenia ekstraklasy. Tak. Nie będziesz mógł normalnie prowadzić zespół z ekstraklasy. Tak, ale nie jest to na dzisiejszy intencją. No właśnie, jaka jest twoja intencja? Wiesz co? Dlaczego dążysz? Bo teraz prowadzisz młodzież, bardzo szacunek czy czapki z głowy, że nowy projekt i szkolisz młodzież, ale no, chyba na tym się nie zatrzymasz. No nie, znaczy wiesz co, powiem ci tak, że prowadząc zespoły juniorskie przez ostatnie te 3 lata, o których wspomniałem tutaj w Szczecinie oraz będąc we Wrocławku, zawsze chciałem być trenerem seniorów, zawsze mi się to marzyło, gdzieś tam druga liga, ekstraklasa, gdzieś tam to było takim moim marzeniem. Na dzień dzisiejszy priorytety mi się naprawdę zmieniły i chciałbym być najlepszym trenerem w grupach młodzieżowych. Osobą, która potrafi nauczyć od podstaw pewnych elementów i budować taką inną jakość, nie wiem, lepszą, gorszą, inną jakość. Na tym bardzo chciałbym się skupić. Nie wiem, być może znowu mi się gdzieś tam tak zapali, że chciałbym być trenerem ekstraklasy, bo to zawsze to jest tak, że, znaczy nie wiem czy zawsze, ale tak miałem, że po prostu będąc i we Wrocławku i prowadząc różne zespoły, patrzyłem na ten w ekstraklasy, patrzyłem na ekstraklasę, na Anvil, no i zawsze marzyło mi się, żeby być trenerem ekstraklasowym. Później zostałem asystentem w ekstraklasie i też bardzo, bardzo tak patrzyłem na to wszystko, że chciałem. Obecnie no, ta praca z młodzieżą tak mnie pochłonęła i tak widzę w tym cel, że no, na dzień dzisiejszy chciałbym naprawdę gdzieś tam poświęcić się młodzieży i temu, żeby do pewnego momentu gdzieś tam potrafić szkolić na najwyższym poziomie. Czyli twoje marzenie w tej chwili to taki duży projekt szkolenia młodzieżowe. To. Tak, zbudowanie silnego ośrodka w Polsce pod nazwą Pogoń Basket Szczecin. Oczywiście, ciasno, Pogoń Basket Szczecin, ale gdyby w innych miastach takie projekty były, to też byłoby fajnie na pewno. Nie, no absolutnie, no, takie projekty są. No, WKK Wrocław ma świetny projekt, świetnych trenerów, Śląsk Wrocław, ASECO. Właśnie, ASECO to jest chyba... GTK Gdynia to jest projekty młodzieżowe, później ten U18, druga liga to już jest jako no właśnie, ASECO. Bo w ekstraklasie to chyba... Byłeś w Hiszpanii, patrzyłeś, no, nie tak naprawdę długi czas, ale no, masz pojęcie, jak to szkolenie tak naprawdę wygląda. Właśnie Andrzej Pluta mi w krótkiej rozmowie powiedział, że tak naprawdę tylko w Gdyni to szkolenie wygląda tak, jak w Hiszpanii.
Nie byłem w Gdyni, nie widziałem, jak wygląda to szkolenie w Gdyni. Ale chodziło bardziej o to, że już nie mówię o samo typ szkolenia, tylko chodzi o to, że jest zespół w Westerklasie, który ma swoje rezerwy. A struktura, o samej strukturze. Że tych dwóch zawodników zawsze ma wejście, minimum dwóch zawodników z grup młodzieżowych do pierwszego zespołu i ktoś najlepiej pokazuje, ten może grać. Teraz może akurat zły przykład, bo w tej chwili Gdynia to ma problemy kadrowe. Ale tak było od paru lat już. Zawsze ta młodzież była, no miała szansę po prostu się pokazać w Westerklasie. No czego brakuje niestety w Włocławku. Znaczy, myślę, że też to jest spektrum takie tej organizacji w Polsce jest trochę większe, bo też i WKK ma taką sytuację, kiedy ma wszystkie grupy młodzieżowe oraz seniorów w pierwszej lidze. Śląsk Włocław ma podobnie rozwinięte organizacje na bardzo wysokim poziomie, więc to już mamy dwa ośrodki, które są po prostu no fantastyczne, jeżeli chodzi o organizację. Przynajmniej to wszystko, co się dzieje tam od dołu, od nich, od takich właśnie pięciolatków po seniorów i to wygląda naprawdę, naprawdę przyzwoicie. Ale no tak, no tak to powinno wyglądać. My też do tego dążymy, żeby po prostu gdzieś tam te dzieciaczki od najmłodszych lat były objęte najpierw taką zabawą i chęcią i w ogóle pokazaniem im, czym ta koszykówka jest, później po szkolenie tych dzieciaczków i stworzenie przynajmniej minimum dwóch grup w każdej, w każdym roczniku takich chłopców. Więc no, do tego dążymy i chcielibyśmy, żeby tak, żeby na miarę chociażby tak jak WKK, czy tak jak Andrzej wspomniał tego Asako, tak to wyglądało, a może jeszcze lepiej. No potrzeba czasu i determinacji i pracy wszystkich, żebyśmy mogli się nasz cel zrealizować i krok po kroku zbudować coś fajnego, fajny projekt. No tutaj chyba najwięcej trzeba cierpliwości, co w stronie młodzieży. No tak, no zdecydowanie, no, tak jak już wspomnieliśmy, no naprawdę nie jest bez znaczenia ta pandemia, która się teraz obecnie dzieje, no ona zamyka nam naprawdę bardzo, bardzo wiele możliwości związanych zwłaszcza z pozyskiwaniem tych, brzydko mówiąc, pozyskiwaniem tych dzieciaczków ze szkół, bo tak naprawdę w szkołach są te dzieciaki, więc te prace nasze takie marketingowe, no to zostają zaprzepaszczone przez tą pandemię. Po prostu nie możemy wejść do szkół, nie możemy gdzieś tam się zaprezentować, więc to wszystko się dzieje właśnie w mediach społecznościowych, za pośrednictwem gdzieś tam rodziców. Tak właśnie na dzień dzisiejszy gdzieś tam promujemy gdzieś tam ten nowy projekt. Ja to pozwolę sobie przeczytać, bo oglądają nas, również TKM nas ogląda. O, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dostałem informację prywatną. Znaczy tego, bo tu pan Rafał Andrzejewski pytał uprawnienia, a propos tego właśnie, że oglądamy wyjazd z trenerem Wojtkiem, pozdrowienia dla trenera. Dziękuję, pozdrawiam. Jeśli chodzi o pana, który chciałby zostać trenerem, TKM pomaga prowadzać młodych sztuki trenerskiej. Najpierw wolontariat, potem w treningach przy doświadczonym trenerze. A gdy jest możliwość i widać chęci, to po prostu popychamy dalej do pracy z dziećmi i no i można uzyskać dzięki temu dalej licencje potrzebne wszystkie. Wysyłają na kursy, także zapraszamy panie Rafale, jeżeli pan Rafał naprawdę jest zainteresowany. Chyba że dochodzi o, pytał pan z czystej ciekawości, albo... Że w Szczecinie. Albo właśnie... No też zapraszamy. Tak. Także TKM zaprasza, można się zgłosić i jak pan chce być trenerem koszykówki, TKM Włocławek chętnie w tym pomoże. Tutaj pozwoliłem sobie za pośrednictwem na antenie, na żywo o tym powiedzieć. No, myślę, że no, TKM poinformował, także myślę, że mogłem to zrobić. To już wszystko mogło pewnie. Także okej, tak, to już tutaj nowe osoby nas oglądają. Może tak, cały czas mówimy o koszykówce młodzieżowej, ale może nas oglądają już w Włocławku. Może Wojtek powiesz, jak myślisz, bo... Był twój kolega właśnie, Marcin Miziołek, i mówił, że też jesteś dobrym trenerem mentalnym. To miło mi. I jak myślisz, czy właśnie w Włocławku brakuje, że gdzieś mental, gdzieś te wyniki teraz tam wirus są takie złe, bo gdzieś to w głowie siedzi, że oni tak jakoś no, nie mogą się zgrać, nie mogą się jakby dogadać na boisku, nie wiem. No, tutaj... Jedna kwarta jest świetna, druga zła, trzecia jeszcze gorsza. I... Okay, to dziękuję, że Marcin w ten sposób się wypowiada, że dobry mentalnie, okej. Okay. Może tak, nie wiem. No, temat Anwiru i seniorów we Włocławku jest elektrycznym tematem. Trzeba uważać. Trzeba uważać, ale jedno, co chciałbym powiedzieć, na pewno, jeżeli już zaczepiłeś mnie o seniorów,
to na pewno nie można tak powierzchownie oceniać tego wszystkiego. Należy patrzeć trochę większe spektrum tego na to wszystko i bardziej tak trochę ogólnie. I to, co ja mogę powiedzieć, i to też bym chciał powiedzieć, jeżeli chodzi o seniorów, to na pewno wspieram bardzo mocno Marcina i Grzegorza, bo wielokrotnie pokazywali, jaki są fachowcami. Mhm. I to absolutnie to się niczego nie zmienia. Marcin po prostu jest numer jeden, jeżeli chodzi o trenera, i ja doskonale tutaj wiem o tym. Jedyna rzecz jest, to po prostu kiepski moment. Po prostu coś nie zatrybiło, brzydko mówiąc. Mhm. I coś nie idzie, no, po prostu nie idzie. No, na to się wiele składowych dzieje. No, organizacja, sam zespół i tak dalej. No, czasami wystarczy na przykład, żeby nie poszło jakaś jedna kłótnia w szatni albo z jednym i z drugim zawodnikiem, i czasami to może nie iść. No niestety, no przykro mi, żal mi moich kolegów, że tak to wygląda. No niestety jest to brutalne i okrutne, sport jest brutalny i okrutny. Liczą się w seniorach przede wszystkim wyniki. No tych wyników nie ma, jest słaba gra Anvilu, ale tak jak mówię, no tutaj ja tutaj trzymam za nich bardzo mocno kciuki i mam nadzieję, że wrócą na odpowiednie tory i przede wszystkim chłopaki się obronią w końcu wynikami, bo swoją pracą już dawno się obronili. Teraz potrzebują wyników. Czyli coś by zmienił w składzie, czy raczej myślisz, że to kwestia czasu, żeby wszyscy, może święta, może nie wiem, pójdą razem na jakieś piwa, czy no, zamknięte lokale, ale może jakoś wspólna, nie wiem, impreza integracyjna, może to pomoże? Nie wiem, naprawdę to jest, gdybyśmy zdali taki złoty środek, że cokolwiek. Myślę, że tam Marcin tutaj razem z Grzegorzem próbują pewnie wszystkich rozwiązań. Coś po prostu nie funkcjonuje. Ja nie chciałbym się wypowiadać, nie wiem, jakoś, bo ja po prostu sam też nie wiem, patrzę, obserwuję, nie wiem, jak to wygląda od środka. I tak jak mówię, no po prostu coś nie idzie i tyle. No ja tak jak już wspomniałem, panowie się dawno już obronili warsztatem i wiedzą, bo Marcin jest asystentem wielu trenerów chciało mieć swoich asystentów, ale jak zobaczono, jak w jaki sposób pracuje, w jaki sposób jest profesjonalistą, ja miałem z Marcinem przyjemność też pracy i wiem, no to żaden inny trener gdzieś tam jakby nie chciał innego asystenta oprócz Marcina, że Marcin swoją pracą gdzieś tam tutaj sobie pozyskał gdzieś tam uznanie Mike'a Taylora i jest w reprezentacji Polski seniorów, więc to jak mówię, no merytoryka i warsztat tutaj jest na najwyższym poziomie, no brakuje wyniku, no to jest... A może to nie być właśnie tak, że Marcin Woźniak jest świetnym fachowcem jako drugi trener, że analizuje świetnie rywala, a brakuje właśnie momentu na boisku, że jak się jest po prostu pierwszym trenerem, no to nie chodzi tylko, żeby zanalizować dobrze zespół, tylko działać tu i teraz na boisku. I może to jest ten problem, może... Nie wiem. Nie każdy analityk jest dobrym trenerem, nie wiem, jak tylko strzela. Ja też nie wiem, ja tak jak mówię, no to jest takie złożone i tak naprawdę nie wiem, co się dzieje w szatni, na treningu i to jest tak, możemy sobie tak dewagować tylko tak, jak oglądamy w telewizji albo na meczach i tylko tak, no coś nie funkcjonuje. Nie wiem co. Nie ma wyników, nie ma wygranych. Ja mówię, no ja liczę na to i że po prostu będą. Być może nowa jakość i świeżość Schnarzonsa sprawi to, że być może coś zafunkcjonuje, no ale nie mam pojęcia, co nie funkcjonuje. Myślę, że trenerzy wiedzą i mam nadzieję, co się starają, żeby to gdzieś tam wyprowadzić, bo bardzo im zależy, to na pewno wiem o tym. A wielu fachowców w tej czarnej liście, zwanej Brzytwa, mówią, że brakuje tutaj trenera takiego zamordysta, żeby krzyknął na nich, żeby kiedy trzeba potrząsnął drużyną. Może temu Marcinowi brakuje, może to o to chodzi, jak myślisz? Czy takie metody to nie trafiają? A czy ten zamordyzm, to już myślę, że to musi być bardzo mocno wyważony i już zbilansowany. To już nie te czasy, gdzie ten zamordyzm był taki, że jak ktoś tam krzyknął i rzucił dwa razy krzesłem, to tam wszyscy chodzili. No ale to jest też jakby, tutaj przecież Igor Milicic przecież w WCW zrobił fenomenalną robotę. I to przecież to nie było przecież tylko i wyłącznie krzyki i pokrzykiwania, był to analityczny, zdecydowanie gdzieś tam taka głowa analityczna. Gdzieś tam bardzo tutaj pracowali wszyscy razem, więc tutaj to już pokazuje, że nie tylko to, a myślę, że Marcin ma jedną i drugą stronę, zarówno jest charyzmatyczny i temperamentny jako trener taki pracujący, taki powiedzmy na parkiecie, a i też jest analityczny i też
potrafi bardzo dobrze wyskautować drużyny przeciwne. No tutaj w ogóle to o warsztacie to w ogóle jakby nie chce się nie, no, warsztacie, bo w ogóle nie ma tematu warsztatu. O warsztacie ja nie mówię i większość ludzi, krytyków również tego co wiem, tylko większość ma wrażenie, że brakuje po prostu takiego podejścia na meczu, stricte po prostu, żeby zareagować tu i teraz. Ale... To nie wiem, to już trzeba by było gdzieś tam, mówię, być w środku, być, pytać, nie wiem. Ale to tylko takie... Rozumiem. To są tylko dywagacje czysto. Natomiast mówisz o, właśnie trenerze Mieciciu, że też ma dobre podejście, ale jak byś to ocenił, bo pierwszy mecz, oglądałem pierwszy mecz Mieciciu teraz w Stali. Stal pokonała Arkę Gdynia, rozbitą totalnie, bez tylu ważnych zawodników. No i co zrobił Mieciciu? Nie było przybierania piątek i fajnie cieszymy się, tylko wszyscy usiedli na ławce rezerwowych rządku, jak w szkole, i był wykład po meczu. Krótki to prawda, ale wykład, że już, i siedzieli, takie miny mieli i słuchali. Nie wiem, czy to dobra metoda? Po zwycięstwie 30-40 punktowym. Pierwsze spotkanie i takie podejście. No ale to o czym też powiedziałeś na samym początku naszej, tutaj, teraz przed tym jak zaczęliśmy rozmawiać o seniorach, że to też aspekt mentalny i to co trener sobie nakreślił i chciał na pewno zrobić, tak sobie myślę, że tak może być, że po prostu gdzieś tam miał jakiś plan, cel. Że wygrali, ale nie było tych celów. Nie... Być może, no, to tak możemy sobie dywagować, ale to trzeba by było zapytać trenera Mieciciu, co chciał osiągnąć taką rozmową. Ja mogę mówić o gdzieś tam o takich rozmowach gdzieś tam na poziomie grup młodzieżowych, ale jeżeli tutaj wracamy do trenera, no to tak naprawdę trzeba było pytać trenera, tak naprawdę jaka intencja była tej rozmowy i co chciał. Mieli nakreślone na pewno jakieś założenia. Być może ktoś się nie zrealizował tych założeń, wygrywając 40 na przykład. A mimo to nie było założenia. A może być może gdzieś tam w pewnych fragmentach gry nie było tak, jak ktoś tam sobie nakreślił. No a tak sobie myślę, że po prostu gdzieś tam trzyma, a trener słynie z dyscypliny taktycznej, więc jeżeli było coś nakreślone, to tak domyślam się, że tak powinno być, ale to znowu taka dywagacja, nie? Nie jest tajemnicą, że również brany pod uwagę był Przemek Frasunkiewicz, że był na trenera Anwilu. Co powiesz o trenerze Frasunkiewiczu? Bo wielu zarzuca, że jego konferencje szczególnie, że okej, jesteś impulsywny na ławce, krzyknie nie raz, ale jest konferencja. I jak Arka przegrywała, zawsze na konferencji opieprzał, za przeproszeniem, wszystkich zawodników, wszystkich, albo wybranych, że zawodnicy nie mają serca, powiem delikatnie, że mają serca, bo to czasem inny język padał. Jak do tego podejdziesz? Czy to jest też jakaś metoda, czy właśnie źle? Bo wielu zarzucało właśnie, że absolutnie, że co ten Frasunkiewicz robi, że kłótnie z zawodnikami pewnie i nikt go nie lubi, nie szanuje, nie wiem, a może jest inaczej? No nie, no słuchaj, no ja mogę ci powiedzieć na poziomie juniorskim swojego doświadczenia, mieliśmy trenera Bobana Mitiewa, razem miałem przyjemność z Bartkiem Włoszynem grać w jednym zespole oraz z Michałem Gabińskim, pozostałymi. No na przykład no, trzeba było się parę razy uchylić, jak trener kopał piłkę albo krzesłem rzucał na przykład. I no, dyscyplina była większa i muchę było słychać na parkiecie, gorzej niż wtedy jak Andrea Urlepa, co Bartek wchodził czasami mówił, że gorzej niż u Andrea jest, bo jest po prostu nic nie można, jeszcze krzesła latają. No i my zdobyliśmy wtedy dwa mistrzostwa Polski w juniorach, jedno mistrzostwo Polski w juniorach starszych. Funkcjonowało. W seniorach trener Igor Mieciciu ci krzyczy i analitycznie i gdzieś tam mentalnie podchodzi do tematu i mistrzostwa Polski są. To jest bardzo, bardzo intuicyjne. Myślę, że dużo zależy, jaki się ma zespół, dużo zależy od trenera, w jaki sposób trener pracuje na co dzień z zespołem, w jaki sposób narzuca, no nie tyle, że narzuca, w jaki sposób chce pracować z tym zespołem i czy on chce bardziej, tak jak rozmawiamy, gdzieś tak bardzo twardo, w ogóle ściana, mur i koniec, czy też jest jakaś forma zrozumienia i forma takiej zaufania do zawodnika i trafienia do świadomości tego zawodnika, po co jesteśmy na parkiecie, co my chcemy zrobić. No jeżeli chcemy, no to róbmy to po prostu i pewna konsekwencja. Ja myślę, że taka mieszanka, to co rozmawialiśmy, takiego trenera, który czasami jakby wymusi pewne rzeczy, chcąc wymusić, ale też jest takim późniejszym zrozumieniem, z rozmową, myślę, że skuteczna, ale to też jest tak jak mówię, no to jest, każdy trener jest inny, każdy trener inaczej prowadzi zespół, te zespoły są zupełnie inne, charakterologicznie
też inni są, są zawodnicy, no bo przecież nie, na jeden zespół na przykład mogłoby, nie wiem, pomóc, jeżeli mówimy o takiej sferze, nie wiem, tak sobie myślę, mentalnej i takiej charyzmie, no to takie rzucanie krzesłami, kopanie piłkami, bo po prostu są tacy zawodnicy, a drugi, wchodzimy do szatni, tam jest minus 15 w połowie i spokojnie. No to trzeba, i to jest takie subiektywne bardzo, trzeba czasami wyważyć, trzeba poczuć zespół, trzeba iść z tym zespołem, no i ten zespół musi zaufać, to musi być, tak sobie myślę, że to musi być takie zaufanie z jednej i z drugiej strony, ale ja to tylko mówię wyłącznie na poziomie juniorskim, na poziomie seniorskim właśnie nie masz takiego. Na poziomie młodzieży, nie? Że, no właśnie, że w ten sposób, no ja staram się tak pracować, więc no tak myślę, że może seniorek może być podobny. Co i mnie osobiście myślę, że dlatego co mówiłem wcześniej, że trener Hasłukiewicz, jeżeli na konferencji pozwolił sobie na jakieś uwagi do zawodnika, to po prostu on tego zawodnika dobrze zna i to nie było tak, że mówi mu jedno w szatni, a drugie na konferencji. To... No być może tak jest, no ale to tak jak mówimy, no tak każdy trener jest inny, każdy inny jest temperament. Inny charakter trenera, inny styl pracy treningowej takiej, więc być może tak jest, być może tak jest na treningach, no nie wiemy tego i zespół, tak jak rozmawiamy, funkcjonuje w ten sposób, dobrze się prezentuje, prowadzony przez takiego trenera w taki sposób po prostu. A najlepszy, według ciebie, dobry i zły policjant w jednym, tak? Trochę dobrego, trochę złego. No, tak jak mamy kolokwialnie tak rzucić, tak, to tak, taki dobry jest policjant, no myślę, że tak, takie zrozumienie i chęć pracy, taka etyka pracy, nakreślenie pewnych rzeczy i trafienie do takiej świadomości zawodników, co my chcemy zrobić, jak chcemy robić i zaufanie, to jest ważne, to jest i nakreślenie, ale to ja znowu mówię, jeżeli chodzi o juniorów, o młodzież, to tylko ze swojego doświadczenia i też nakreślenie takich ról w zespole, bo to, co się też zdarza często, ale w grupach młodzieżowych to są też takie rzeczy, gdzie niektórzy chłopcy nie akceptują pewnych ról, które nadane są gdzieś tam trenerowi, albo po prostu wynikają jakby z samego zespołu, czyli każdy chce rzucać punkty. To jest tak normalne, tak naturalne w grupach młodzieżowych, że tak jest po prostu, ale też nie każdy jest do tego predysponowany i teraz też wielką rolą trenera jest to, żeby uczulić tego zawodnika na taką cierpliwość, że idziemy w tym kierunku, żeby podejmował te decyzje, żeby rzucał, żeby każdy zawodnik miał chęć, ale jeżeli później znowu mówimy o jakimś wyniku, co jest też bardzo ciężkie, od razu chcę zaznaczyć, szkolenie młodzieży, a ten wynik jest bardzo istotny w kontekście dotacji, w kontekście finansowania i znowu wracamy właśnie do tej naszej rozmowy, no to trzeba umieć znowu zbalansować, wybalansować I to jest bardzo ciężkie, bo tak jak teraz w młodzieży na przykład mówimy o tym, że my chcemy szkolić i tak dalej, no to tak naprawdę chcemy pozwolić każdemu z zawodników, żeby miał równą szansę i na równi się rozwijał. Oczywiście ci zawodnicy są o różnych predyspozycjach, o różnych umiejętnościach, ale chcemy, żeby tak po prostu było, ale w meczach nie zawsze ten zawodnik będzie rzucał, nie zawsze dobre podejmuje decyzje, być może zbyt często pewne rzeczy robi. No i nie należy mówić nie rób, raczej starać się pokazywać drogę, powiedzieć jaką wartością jest dla zespołu, robiąc może inne rzeczy, a czekając na te, które on chce teraz robić. No jest to ciężkie, no ale jeżeli się to zrozumie, że jeżeli ten zawodnik zrozumie, jeżeli trener rozumie, co chce zrobić z tym zespołem, no to wtedy jest takie zrozumienie i wtedy jest okej. Jak myślisz, w jakim momencie, jako 16-15 lat, widzisz po zawodniku, że coś z niego będzie? Przez tej mąki będzie chleb. Tak naprawdę od samego początku pracy ze wszystkimi chłopcami, to jakby też każdemu daje się szansę i na każdego się patrzy takim okiem, no, że generalnie każdy może zafunkcjonować w ekstraklasie, każdy może być fajnym zawodnikiem, może być uzupełnieniem, może grać na poziomie drugiej ligi ekstraklasy. Nigdy tego nie wiemy. Mamy parę przykładów, gdzie zawodnicy, którzy nie będąc w reprezentacjach na przykład młodzieżowych Polski, a tu na przykład przykład świetny, Andrzeja Pluty. O ile dobrze pamiętam, długo nie był tak. Andrzej Pluta w grupach młodzieżowych nie był chyba w reprezentacji Polski, dopiero był w seniorach. Nie miał chyba, no nie chcę tutaj... Nie, no ja myślę, że na 90%, że z tego co ja pamiętam, To była ciężka praca. Nie był w grupach młodzieżowych reprezentacji, a później zafunkcjonował i zrobił świetną karierę.
Ale tak samo jest tutaj z dziećmi. Patrząc na wybitnego chłopca, na przykład z rocznika 2008, 2010, widać naturalność w poruszaniu się, już praca zupełnie jest inna, nad innymi fundamentami. No, okazuje się, że gdzieś bardzo szybko dojrzewa i powiedzmy ten poziom U16 jest rewelacyjny, jest w reprezentacjach Polski, po czym zawodnik, który później się rozwija, znaczy to nie jest jakby reguła, ale tak się zdarza, że po prostu zawodnik, który gdzieś tam dochodzi, później się rozwija i tak dalej, no robi później karierę i zasila grupy seniorów, jest w seniorach, gdzieś tam odnajduje się w zagranicznych młodzieżowych klubach, później w seniorskich. No takim przykładem jest nawet chociażby ten Konrad Rosiński, o którym wspomniałem, chłopiec, który pracował ze mną przez 3 lata. Większość treningów była praktycznie indywidualna oraz był w tym takim zespole tych juniorów i w trzeciej lidze tutaj z Igorem Wielickim, który tutaj pozdrawiał. Więc on tak spokojnie pracowaliśmy i tak naprawdę w krótkim czasie, przez 3 lata jego pracy, znalazł się w grupach młodzieżowych reprezentacji i zyskał sobie gdzieś tam tutaj jakby sympatię i jakby jego warsztat gdzieś został tutaj pokazany na tym tryaucie w Centro Basket Madryt i jest, no. I zresztą Konrad nawet był na tryaucie gdzieś tam przed sezonem tutaj w Anglii. No właśnie, tak biegał, mi się wydaje, że był. Tak. Biegał, także tutaj też wielkie dzięki dla staffu, że pozwolono dzisiaj Konradowi był sobie i walczył gdzieś tam o swoje marzenia, no, bo to każdy chłopców ma marzenia, żeby gdzieś tam zafunkcjonować. Nie? I to też jest ważne. O tym, co rozmawialiśmy, żeby mieć cel, żeby wiedzieć właśnie po co się przychodzi też na trening i stawiać sobie takie małe cele. Wywalczył to miejsce Wojtek Tomaszewski, który niestety nie dostaje minut, czego, na czym ubolewamy. Ubiega nas informacja, że ma ofertę z Arki Gdynia, Wojciech Tomaszewski. Nie chcę mówić na 100%, ale raczej chyba Wojtek zostanie po Wrocławku, z tego, co słyszałem. Tak mogę powiedzieć na antenie, ale zobaczymy. Zobaczymy, no. Miejmy nadzieję, że zostanie, bo ja akurat talent tego chłopaka bardzo cenię i uważam, że Wojtek ma przez całą przyszłość. Nie miałeś okazji chyba. Miałem okazję rywalizować z Wojtkiem. Rywalizować. Jako gdzieś tam właśnie w tych trzy latach byłem w Szczecinie i tych juniorów mieliśmy, to my rywalizowaliśmy na poziomie juniorskim trzeciej ligi. No nie, no Wojtek wyróżniający zawodnik, to w ogóle bez dyskusji. No, świetny talent. Andrzej Pluta i Michał Pluta. To są talent bardziej... Ja słyszałem tak, że Michał Pluta to jest większy talent od Andrzeja. Nie wiem, czy to jest prawda. Ja też nie wiem. Że Andrzej więcej to jest praca. Tak powiedział trener Majewski. Trener Majewski. Trener Majewski, Łukasz Majewski powiedział, że Andrzej Pluta to jest tak jak ja, zadziora i waleczność, a Michał talent. Nie wiem, pytam trenera Bolewskiego, co myśli. No z chłopcami miałem przyjemność pracy w Wrocławku. No obaj temperamentni, charakterni. Jakbym miał porównywać, też są inni. Więc, ale tutaj ważyć, kto lepszy, kto gorszy, nie wiem. No ja po prostu, to jest takie subiektywne bardzo moje i takie, i takie może być nieracjonalne, bo ja jestem z tymi chłopcami blisko, więc to tak jakby... Nie możesz tego z boku ocenić. No nie mogę tego z boku ocenić, bo zarówno darzę sympatią jednego i drugiego i nawet jak przez myśl by mi nie przeszło, żebym tutaj stawiał na szali, kto lepszy, kto gorszy i tak dalej. Także ja się cieszę, że Michał ostatnie 11 punktów i przy tym całym zawirowaniu w Asseco gdzieś tam rzuca, biega. Korzysta z tego wszystkiego. I to też pokazuje to, że jakikolwiek gdzieś tam zespół by to nie był, ale to potrafi rzucać jeden i drugi, więc absolutnie, no, to żeby w Ekstraklasie rzucić 11 punktów, to też trzeba umieć, potrafić, trzeba się umieć znaleźć na boisku, tak samo jak i Andrzej, więc... Maciekia, małe chwila przerwy. Okej. Okay. Ja poproszę jeszcze wody. Dokładnie. Nie, no tutaj nie ma co ważyć, bo obaj chłopcy rewelacyjni. A Michał zadziora. Tak, nie, no ja tu, jeżeli Majewski twierdzi, że Michał... Jeżeli Michał słucha, albo Justyna, albo ktokolwiek Andrzej, to ja serdecznie pozdrawiamy, ale tutaj mieliśmy z Michałem jedną sympatyczną sytuację, do której przy kawie i kafe con leche wracamy, także tam, Michał charakterny. Pozdrawiamy Misia.
pozdrawiamy. Mam nadzieję, że nas słucha, jak nie to odsłucha. Bo oczywiście odcinek jest teraz na żywo, ale będziemy na YouTubie, mam nadzieję, już jutro. Także kto będzie miał ochotę, to obejrzy nas również na YouTubie. Tu jakieś komentarze jeszcze dochodzą, czy nie dochodzą? Jest Wojciech. Dalej jest Rafał Jędrzejewski. Wojtek, co sądzisz o psychologach sportowych? No, myślę, żebyś wiedział coś. W młodzieżówce bardziej chodzi panu Rafałowi. Oraz trenerach skupionych na wąskim obszarze, na przykład budowa masy, mięśniowej albo rzutów. Czy dobrze też zrozumiałem, że dużym problemem polskiej koszykówki młodzieżowej jest dofinansowanie? PZKOSZ nie wspiera młodzieżówki? PZKOSZ wspiera młodzieżówkę poprzez projekty Smoki, Kosmy. Także są i wspierają. To nie jest tak, że nie wspierają. Po prostu budując taką akademię dużą, ilościowo dużą i mając na celu gdzieś tam również taką organizację całą, czyli mówimy tutaj o pracy i biurowej, i księgowej, i takiego całego zaplecza i marketingowego, social media, to jakby tych funduszy jest zbyt mało. No, PZKOSZ wspiera, tak jak rozmawialiśmy, projektami Kosmy, Smoki, no ale tutaj jest tych funduszy jest zbyt mało, żeby jakby taką całą organizację gdzieś tam, powiedzmy, opłacić, żeby ona była rentowna dla obydwu stron, więc za mało. No, musi po prostu być większe dofinansowanie, jak mówisz, żeby to był zawód dla trenera, nie tylko popołudnie. Oczywiście, że tak, żeby ci trenerzy... Bo wtedy nie będzie tak naprawdę... Znaczy, to będzie w dalszym ciągu świetna pasja i będzie to co ci ludzie robią i my jako trenerzy grup młodzieżowych robimy to z pasji, ale też fajnie by było mieć wynagrodzenie za swój trud, za swój czas poświęcony na treningi, na wyjazdy, na turnieje. No też jakby zupełnie później inaczej jest, jak ktoś może sobie też pozwolić na jakieś szkolenie, zupełnie inna wizja później tego jest. Można się jeszcze mocniej, myślę, zaangażować jakby w siebie jako rozwój, jako trenera. Mhm. Myślę, że też można też więcej dać od siebie później dla zespołu, dla dzieciaków. No absolutnie, no to ja bym sobie tak marzył, dlatego też jak rozmawiamy, czy tam dofinansuję, czy nie, no ja bym też chciał jako trener, jako prezes też Pogoni Basket Szczecin gdzieś godnie wynagradzać trenerów za swój czas, za swoją pracę i też stwarzać im warunki przede wszystkim do rozwoju, no bo to ten trener najpierw, tak jak rozmawiam, przekłada swoją wiedzę, doświadczenie na dzieci i to też później widać tak naprawdę pracę trenera, te dzieciaki wybiegając na parkiet, to później widać jak trener pracuje, czy jak te dzieciaki, powiedzmy, uzewnętrzniają to, co trener gdzieś tam pracował przez jakiś okres czasu. No tak, jak właśnie, tak samo Marcin Udziołek mówił, że to jest bardzo istotne, praca z młodzieżą, bardziej delikatna od tak naprawdę starszych. Też pana Marcina zapytałem, że czy pokazujesz ten filmik 5 ostatnich minut z Testalmety? Mówi, nie, ja już mam własny mecz. To jest własny mecz, który odrobili, przegrywali chyba z rocznikiem wyżej i odrobili, wygrali. I mówi, to już oni mają, bo Marcin trenuje U13. I już wygrali z U14 i mają po prostu, to już, oni mają swój Testalmet, ja nie muszę im pokazywać. Nie, no to ważne jest, to ja powiedziałem, ja bym tak, jak już mówię, poszedłbym dalej odnośnie tych celów, odnośnie nakreślenia danego zawodnika, jaką ma rolę, zaakceptowania tej roli, bycia z tym zespołem, a już później dalszej kolejności jakby szkolenie takie techniczne bardzo, ale tutaj tak, no, ta praca mentalna z dziećmi jest bardzo delikatna i tak jak mówię, wyważona, każdy chce rzucać, chociażby to jest taki przykład tego rzucania. Ale no właśnie, każdy chce rzucać, a... Ale większe to jest jakby, to jest taki przykład tylko, ale to spektrum takiego, tego mentalnego, powiedzmy, podejścia, w ogóle podejścia i pracy z dziećmi, no to jest takie większe, no to jest tylko taki, powiedzmy, taki przykład ten z tym rzucaniem, że to po prostu ma takie większe odwzorowanie na zespół, na dzieciaka, w jakim sposób ma funkcjonować w zespole, w jaki sposób ma funkcjonować poza boiskiem, na boiskiem, bo to nasza praca się nie kończy tylko i wyłącznie na boisku. No właśnie. Ale też i mamy turnieje, którymi gdzieś tam zajmujemy się dziećmi podczas meczów, po meczach, przed meczami, więc jesteśmy z nimi tam 24 na dobę i różne są rodzaju gdzieś tam i dyskusje, i problemy. Także to pewne rzeczy na przykład przenoszą się na boisko i one czasami nie są
kompletnie spowodowane jakimiś umiejętnościami, a zupełnie czymś innym. Więc czasami też trzeba szukać w ogóle kompletnie nie w sporcie, nie w rzeczach treningowych. Nie? Czy podczas pandemii teraz jest gorszy, masz gorszy kontakt z chłopakami? Nie, no my pracujemy normalnie. Mieliśmy teraz taki okres ciężki zawirowań organizacyjnych przez jakby obostrzenia związane też z obozami. Też do dnia dzisiejszego nie było wiadomo, czy my jako organizacja ta klubowa spełniamy wymogi takie, abyśmy mogli pojechać na obóz. Na szczęście my możemy jechać na obóz, więc do dnia dzisiejszego gdzieś tam takie taka dezorganizacja, powiedzmy, nasza była i teraz znowu na nowo gdzieś tam się organizujemy, jeżeli chodzi o styczeń. A tak trenowaliśmy tak, powiedzmy, normalnie, z drobnymi problemami, ale staramy się ogarniać. Jak uważasz, bo zawsze mnie zastanawia, czy... bo są grupy młodzieżowe, tam masz najwięcej chyba 20, tak? Mhm, teraz no 21. No. 21 nawet. Czy nie uważasz, że zawodnik mając 18 lat nie powinien już grać na przykład w drugiej lidze i tam gdyby rywalizował ze starszymi, doświadczonymi bardziej i to nie dałoby mu więcej niż dalej u 20 i 21 rywalizacja z rówieśnikami? Bo mi się wydaje, że rywalizacja ze starszymi daje więcej. Znaczy, no tak, no dla mnie to jest tak, to jest bardzo naturalne, że budując drabinkę szkoleniową w Pogoni, też patrząc na te duże ośrodki, to dla mnie jest takim naturalnym, później takim odnośnikiem seniorzy, a druga liga, że w drugiej lidze powinni grać sami młodzi chłopcy, jeżeli mówimy tutaj o szkoleniu. No właśnie, jeżeli mówimy o hierarchii, mówimy. Tak, taki. Nie patrząc w ogóle kompletnie na wynik, a na to, co się dzieje na boisku, w jaki sposób, co chcemy z tym zespołem i jaką mamy intencję, po co nam ta druga liga jest, tak? Czy mamy zawodników, powiedzmy U18, U17, tam jakiegoś U19, U20? Tak. No tak naprawdę, co my tą drugą ligą chcemy osiągnąć? Czy my chcemy wyszkolić, nie wiem, jednego zawodnika poprzez tą drugą ligę, żeby mógł trafić do seniorów? No to wtedy ma to sens. Dla mnie to jest takie priorytetowe. No, można się wesprzeć jak absolutnie kim, żeby ktoś mógł wspomóc i tak dalej, a jeżeli się ma zaplecze... Mentor taki, powiedzmy. No tak, ale też jeżeli ma się takie zaplecze młodych zawodników i na takim, powiedzmy, dobrym poziomie wystarczającym na rywalizację w drugiej lidze, niekoniecznie na jakieś spektakularne zwycięstwa, ale na rywalizację, no to absolutnie mógłby być to cały młody zespół, tak jak to jest w SMS-ie Cetniewo, czy na przykład w Asseco, gdzie tam są same młode zespoły, chłopcy mają, powiedzmy, taką drogę, druga liga i taki łącznik między seniorami a zespołami młodzieżowymi, to jest ta druga liga. No, to dla mnie to jest tak, no, bardzo naturalne. Wrocławy to mają chyba nawet pierwszą ligę. Tak. To już w ogóle mają. No. Tak jakby, tak jak to... No to już pierwsza liga to już jest tak, okej, trochę już inaczej. Ja bym tak się już nie rozpędzał. Myślę, że druga liga jest takim bardzo optymalnym i naturalnym gdzieś tam takim nośnikiem, jeśli chodzi o seniorów i takim przejściem między seniorską a juniorską koszykówką. A jeszcze tym bardziej, jak się ma zespół, albo jest akademia, w której występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, jest zespół, no to priorytetowe powinno być, żeby mieć drugą ligę i takich, ale trzeba mieć też chłopców, tak, żeby móc grać w takiej lidze. Czy ja osobiście uważam, że każdy zespół z tej klasy powinien właśnie posiadać rezerwy w drugiej lidze. Tak naprawdę. No to powinien. To powinien być warunek, moim zdaniem, uczestnictwa w tej klasie. No tak, ale to... W dalszym ciągu mówimy później, że powinniśmy mieć później jeszcze chłopców do tej drugiej ligi, bo ten poziom musi też, tak jak rozmawialiśmy, że to muszą być tacy chłopcy, którzy mogą rywalizować w tej drugiej lidze, i wiedzieć, że ci chłopcy są perspektywicznymi chłopcami i jaki się ma plan na to, jeżeli seniorzy, powiedzmy, mają plan na to, albo jest jakiś na przykład w seniorach cel, że my będziemy brać co sezon dwóch zawodników i dołączać do pierwszego zespołu i oni mają być później pełnowartościowymi zawodnikami pierwszego zespołu, że się ma na nich plan, wizję, no to jest okej. I właśnie, czy zgranie przejść do tego, co chciałem zapytać w kolejnym punkcie, czyli nie uważasz, bo był limit, był raczej przepis o dwóch Polakach na boisku. Czy nie powinno być właśnie przepisu o dwóch zawodnikach młodzieżowych w Warszawie 12? No nie wiem, bo to już jest... Czy to byłoby za bardzo ingerowanie w skład? Że dwóch zawodników na przykład do
od 21 roku życia? No to już jest PZKOŚ i PLK. To już trzeba by było ewentualnie tam sięgnąć, bo to jest, tak sobie myślę, że to już jest znowu dywagacja, czy poprzez przepis ten chcemy wychować reprezentanta Polski na poziom seniorów. No czy co my robimy, no bo teraz wrzucenie, ale wydaje mi się, że to umarłoby śmiercią naturalną z racji tego, że to jest zbyt duże, tak jak widzimy, ciśnienie na wynik. Duże też wchodzą tutaj kwoty, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, o sponsorów i tak dalej, o zapiski, no to już są takie sprawy formalne, że tutaj nie ma gdzieś tam marginesu na błędy i jakby na szkolenie. To tutaj to szkolenie powinno się odbywać druga liga i wybitny zawodnik z drugiej ligi naszego zespołu wchodzi do składu pierwszego, otrzymuje minuty, jest pełnoprawnym zawodnikiem i krok po kroku, tak to wygląda. No ten przepis taki na siłę niczego nie wyniesie, no bo to wtedy będzie na siłę, jakościowo ci chłopcy mogą być różni, a i tak by musieli grać i tak to by wyglądało. Tak myślę, że naturalnie by było po prostu... Naturalna rywalizacja, a nie na siłę, czyli... No tak, myślę, że tak, że to jest moja opinia i myślę, że tak powinno być. No. Jak na siłę coś narzucamy, to nigdy nie wychodzi. Rozumiem intencje i jakby model takiego wprowadzenia takich zawodników, ale no mówię, no tu się powtarzamy parokrotnie, że takim naturalnym tutaj nośnikiem by było po prostu druga liga i po prostu przejście z drugoligowego zespołu do ekstraklasy. Naturalnie by to się działo i po prostu całe zaplecze chłopców z dołu do góry. Tak by powinno być. No tylko po prostu potrzeba dzieci, zwłaszcza na dole z naboru. Potrzeba organizacji, potrzeba celu, potrzeba funduszy. No to jest tak jak rozmawiałem, no to żeby robić duże projekty, no też trzeba też powiedzmy no mieć całą organizację i trzeba to jakby też i umieć utrzymać i mieć pewną wizję tego, jaki to ma być klub, tak? Gdzie się kończy szkolenie, czy kończymy szkolenie w wieku, nie wiem, na U15, czy kończymy szkolenie na właśnie drugiej lidze, czy chcemy do seniorów kogoś wychować, czy nie wiem, czy tak jak rozmawiamy, czy kończymy na pewnym etapie i zaczynamy od dołu i wypuszczamy dalej. No jakiś taki charakter tego klubu, tak? Jakieś założenia. Się wydaje właśnie, że U18 tak to mogłoby się zakończyć, ale tak jak dałeś przykład Andrzeja Pluty właśnie, wybitnego koszykarza, który początkowo właśnie, nie powiem, że był złym koszykarzem, ale skoro nie był w reprezentacji, nie ma powołania do młodzieżowych reprezentacji, znaczy, że nie był jeszcze wtedy wybitnym. Dopiero ewoluował już, tak? Czy ja już nie pamiętam, dlaczego... Tak myślę, że Andrzej nie był w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Ewoluował swoją ciężką pracą, wielokrotnie gdzieś tam można było doświadczyć tego we Wrocławku, jak ciężko pracował. Pierwszy i ostatni na treningu. Jak doprowadził do perfekcji swoje rzuty. No nie, no absolutnie, te tam prace w ogóle nie, tutaj jest. No tak, no i dlatego tak mówię, krok po kroku, dlatego to, co rozmawialiśmy o młodzieży, że jak patrzymy na dzieciaczki, no to każdemu staramy się dać równą szansę i nie tracić żadnego z nich. Nawet poprzez to, że tak jak mówię, że ten zawodnik trochę mniej rzuca, pewne rzeczy trzeba gdzieś tam skorygować, rozmawiać z nimi, żeby zaakceptował swoją rolę, żeby był cierpliwy, sumienny w tym, co robi, żeby dawać mu też poczucie takiego rozwoju, żeby sam widział ten rozwój, żeby też wiedział, że on się rozwija, żeby też dawać mu i pokazywać mu te elementy, nad którymi pracuje i które dobrze wychodzą, nad którymi ma jeszcze mocniej pracować, ale żeby go zachęcić do pracy, bo tak jak rozmawiamy, że nigdy nie wiadomo, jak to dziecko wyrośnie, jakim koszykarzem będzie, no, nigdy nie wiemy, dlatego staramy się rozwijać i też chcemy my jako tutaj klub starać się właśnie to robić i dawać szansę wszystkim chłopcom gry. To też my też utworzyliśmy właśnie drugi zespół rocznika 2.8, żeby właśnie dawać frajdę i radość też z gry, bo w pierwszym zespole na przykład nie każdy mógł dostawać minuty, szanse, a w tym pierwszym, a w tym drugim zespole, pomimo że są takie mocne przegrane, ale też rolą trenera też jest wytłumaczenie i powiedzenie po co, dlaczego, na co,
I tak to robimy. No nie wszystko gdzieś tam jest idealnie, gdzieś tam w naszym klubie i tak dalej. Gdyby było idealne, to by było po prostu idealne. Budujesz nowy projekt, także to jeszcze ale wszystko to budowa nowego projektu w ogóle organizacji jest trudna. Też ja jako osoba muszę łączyć wiele funkcji przez te parę miesięcy, co nie jest lekkim zadaniem, ale sprawiającym mnóstwo przyjemności i satysfakcji z tego, co się udało. Mam nadzieję, że dzięki pomocy wszystkim wokół uda się. No bardzo mocno wspiera mnie i bardzo mocno pomaga mi w tym najcięższym okresie moja żona, za co bardzo jej dziękuję i mogę powiedzieć tutaj w telewizji, że bardzo wielkie dzięki. Jest Mirosław, może Szymon Szewczyk tam jeszcze pomoże. No Szymon Szewczyk był na obozie przygotowawczym z nami latem. A ile ma lat w ogóle synek? Emilio 2011 rocznik. Tak, no także Szymon był, wspierał nas na obozie. Dzielił się również doświadczeniem, pomagał mi w treningach. Także no przy tym projekcie no dużo osób się tak kręci, ale to kręcenie jest no wspaniałe, no jeżeli ja mam szansę porozmawiać z Szymonem, z tatą Szymona, z trenerem euroligowym, panem Piotrem Pastusiakiem, jeszcze z innymi, z Pauliną Gajdosz i nagle okazuje się, że tak jest w grono ludzi, którzy gdzieś tam są przychylni temu, a jeszcze przychodzi facet z KSW i mogę z nim, jeszcze się ze mną dzieli jeszcze innymi doświadczeniami, jeszcze jakimś innym spojrzeniem i możemy przegadać dużo, no dla mnie to no świetne, no po prostu ja sobie nie mogę niczego więcej wymarzyć, tylko wokół tego wszystkiego projektu są fajni, ciepli ludzie, którzy dobrze życzą. Entuzjazm się wybije, widać to od zawsze, od kiedy się znamy, jak rozmawialiśmy online, widziałem, że cieszy się z tego, co robisz. Teraz utwierdza mnie to przekonanie. No tak, tak, tak. Że tak. Jesteś na tym miejscu, no właściwym miejscu, właściwy człowiek na właściwym miejscu. No cieszę się, że tak dostrzegasz, no to takie naturalne jest, no ja tak przybieram nogami, bo mówiąc o tym wszystkim, no to z taką, mówię, no z taką energią, bo chcielibyśmy, mówię, no stworzyć bardzo silną... Anna Boblewska ogląda. Oglądam, no okej. Okay. Słyszałem. No, tak. Super, dobrze. Są komentarze właśnie fajne, że tak, ojej, więcej tych komentarzy myślałem. Karol Bedorf. Trener Wojtek jest przede wszystkim zmotywowany do sukcesu. Ma bardzo dużo motywacji i wiedzy. To rzadkość w dzisiejszych czasach. Dawno nie spotkałem człowieka z pasją taką jak Wojtek. Dziękuję. Pozdrawiam Karola. To też jest trener, czy to? Karol Bedorf, mistrz KSW. A no właśnie. Tak właśnie mówię, kurczę. Wspominałeś, czyli właśnie, to właśnie, mistrz KSW. No tak, zdjęcie profilowe takie widzę. Tak. Sławomir Zblewski, coach Słupsk pozdrawia. My również. Znowu Karol Bendorf. Oby nikt nie zmienił jego podejścia. Niech będzie sobą. Wspieramy takich ludzi. Super, dziękuję. Andrzej Sominka. Karol Bendorf, zgadzam się i stąd moje pytanie. Co z takim trenerem? Dlaczego PZKosz nie korzysta z takich trenerów w młodzieżowych reprezentacjach? Korzysta. Ja miałem przyjemność bycia z Danielem Puchalskim w reprezentacji U16 tego rocznika 2000, gdzie Andrzejek był. Pracowałem tam ponad 2 lata. Była przerwa od reprezentacji. Później dostałem kolejny raz szansę rok temu na bycie trenerem. Nie jestem. Ale to zostawmy, nie jest na teraz, bo myślę, że to już było i jakby patrzymy w przyszłość, a tam jakieś takie inne rzeczy niż tam niech nie zakłócają. Tak. Ale ciężko połączyć pewnie tak dwie funkcje. Nie, to nie tak. To takie. Okej. Okay. Tak, że. Ale życie się zmienia, może w przyszłości znowu będziesz kim trenerem, zobaczymy. No. Pokażesz nam to wszystkim. Również, że ten projekt, który tworzysz, ma przyszłość i będą sami do ciebie ludzie propozycje wysyłać. No cieszę się bardzo. Rafał Andrzejewski dalej ciągnie temat, dalej chcę usłyszeć. Już tam skrócę to pytanie. Chodzi o co z tą umową na tego trenera? Tak.
o psychologach sportowych i że czy są trenerzy w tym wąskim obszarze, czyli że trener rzutów, przygotowania fizycznego i tak. Znaczy, młodzieżowe, chodzi o, żeby znaczy ja powiem tak, że w ogóle praca indywidualna. Czy jest sens w ogóle młodzieżówce taki trener? Znaczy nie, praca, no to zaczniemy tak, że praca indywidualna jest no, priorytetowa w ogóle. No, w ogóle nad, podstawy koszykówki są to fundamenty i tak jak ktoś traktuje, nie wiem, no, tą swoją pasję, nie wiem, poważnie albo jakby chce się, no, nie tyle, że poważnie, bo też nie można tego rozgraniczać, że jeżeli ktoś nie, jakby nie prowadzi siebie indywidualnie w danej dyscyplinie, to nie jest poważny w tym, co robi, absolutnie nie, to żeby, tak, to, żeby tego takiego wydźwięku nie było, ale chodzi o to, że dobrze jest też, aby gdzieś korzystać jakby z takiego prowadzenia indywidualnego, bo zawsze te korekty mogą być bardziej trafniejsze, ta uwaga jest skupiona na zawodniku. Jeżeli miałbym cokolwiek powiedzieć, no to takie na przykład treningi prowadzi Andrzej Pluta indywidualne u siebie w Radziąkowie. Nie rzutu, no w ogóle to jest takie spektrum tutaj każdej i przede wszystkim od techniki indywidualnej. Prowadzi już to nie wiem, trzeci rok, chyba, o ile pamiętam dobrze, chyba mówię. No, ale to jakby to jest świetna praca, ma mnóstwo zawodników, zawodniczek, którzy korzystają z takiej formy jakby jeszcze rozwoju dodatkowego. Kolejną osobą też jest mój kolega Marek Mańkowski, który prowadzi właśnie takie warsztaty koszykarskie, ale właśnie z rzutu. Więc tutaj jest sporo takich też trenerów, że można gdzieś tam czerpać gdzieś tam taką wiedzę i można... To są dodatkowe bardziej. No tak, no to są takie dodatkowe, to tak jak się chodzi na przykład na... Get Better, tak. Get Better, ale też taki, nie wiem, język angielski, idę coś więcej. Korepetycje z koszykówki, mogę tak to powiedzieć. Rozumiem. Indywidualne korepetycje z koszykówki. I no okej, okay, no jeżeli ktoś ma taką potrzebę i chce, no to ja jakby zachęcam, bo to też jest jak kolejna forma rozwoju, zupełnie inne spojrzenie też na tego zawodnika. Czyli chodzą twoi zawodnicy na takie korepetycje? Gdzieś jakiś Get Better czy gdzieś właśnie? Wyjeżdżają. Mieli też niektórzy moi zawodnicy mieli przyjemność gdzieś tam uczestniczenia w kampach Andrzeja Pluty, gdzie na tych kampach gdzieś tam uczyli się właśnie tego podstawowego rzemiosła. Również też właśnie u Marka Mańkowskiego na tym Nothing.net warsztatach. Korzystają też niektórzy zawodnicy, pracują ze mną indywidualnie w Szczecinie, więc tak, korzystamy, pokazujemy różne możliwości, nie zamykamy się, pokazujemy tą jakość i ja też wręcz sam namawiam do tego, żeby korzystać z takiej formy rozwoju. Rafał Andrzejewski dalej ciągnie temat. Jakie są widełki finansowe jakby takiego klubu młodzieżowego? A propos pieniędzy, jaki budżet młodzieżowego klubu zapewniałby dobry poziom szkoły? No nie wiem, musiałbym teraz policzyć. My jesteśmy na etapie teraz właśnie dzieciaczków i rocznika U15 i wszystko niżej. Takie widełki, no ja nie wiem, nie chcę strzelić kwotą, bo ostatnio rozmawialiśmy o takiej kwocie, o jednym z topowych klubów młodzieżowych, ale jak parę osób nas ogląda, ja nie wiem, nie za bardzo chcę mówić, ale są to są duże sumy. To są generalnie duże sumy i tak, no duże. Jeżeli się ma na przykład pod sobą 400 dzieciaczków, no to tutaj wchodzą i ten staw, organizacja i tak dalej, to są takie zasoby, które... Wyobrazić sobie można. No to tak, no to myślę, że może to mieć takie wyobrażenie. 400 dzieci. Właśnie. I do tego dzieciaki, hale... No, 400 dzieci, ile trenerów? No to na 15 chłopców powiedzmy jeden trener. No. Na 15 chłopców jeden trener. No to można sobie policzyć. No to można sobie policzyć. Nie będziemy mówić głośno właśnie, ale no wyobrażenie, każdy ma jakieś wyobrażenie, więc o. To u nas tutaj coś się... Nie, jesteśmy na żywo dalej chyba. Przynajmniej ja widzę, że jesteśmy na żywo. Nie, jesteśmy cały czas. Małe problemy, ale no już tak rozmawiamy długo, ale powoli kończymy. Raczej nie jesteśmy na żywo cały czas, dobrze. Powoli tak kończymy, bo wiadomo, każdy musi święta przygotować. Tak jest. No miło, że wpadłeś tutaj. Miło, ja w ogóle wielkie dzięki za zaproszenie.
bardzo dziękuję, że mogłem gdzieś tam się podzielić z Tobą, z Państwem w ogóle o projekcie, opowiedzieć o tym projekcie, co robimy, jak wygląda to z mojej perspektywy trenera grupy młodzieżowej, co chcemy osiągnąć. Także no, cieszę się, że mogłem się podzielić wszystkim. Dzięki, Marek, za zaproszenie. Masz otwarte zaproszenie. Kiedy będziesz w Ocawku, zawsze możemy porozmawiać. Również online jak najbardziej możemy się połączyć i mam nadzieję, że nie będzie znowu tak, że tylko one będziemy mogli się łączyć. Ja zapraszam do Szczecina. Ostatnio była możliwość, nie wyszło, to może mam nadzieję, że jak się skończy ta pandemia i wszystko, to z przyjemnością zaproszę i już, bo ominęła cię indyjska restauracja. No kurczę. No tak wyszło wtedy. No, bym jeszcze wiedział na 100%, że to będzie ostatni mecz, to może jeszcze byśmy pozmieniali parę rzeczy i przyjechali, ale no wyszło jak wyszło wtedy, niestety. Ale wybieram się do Sopotu. Także od razu z góry mówię, że z Sopotu będzie relacja. Na pewno postaram się zrobić wywiad z paroma osobami. Prawdopodobnie będzie to Karol Wasiek, z którym porozmawiamy właśnie o aktualnej sytuacji w Ekstraklasie. Jaki jest problem Anwilu przede wszystkim, będziemy analizować, bo tam następny mecz na pewno nam wiele powie, bo to już będzie drugi mecz Shona Jonesa. Może już trener Woźniak nowe zagrywki wdroży, nie wiemy, zobaczymy. Gdzieś tam słuchy chodzą, że może być drugi trener, nowy trener, no zobaczymy. Nie wiemy. Są takie przypuszczenia? Chodzą słuchy. Słuchy chodzi, że Wojtek Tomaszewski do Gdyni. Plotki. Nic nie wiem. Także... Ja bym tam plotami się tak nie zajmował. Także są ploty, nie wiem. No, różnie może być. Tak? porozmawiamy na pewno o tym wszystkim. No niestety nie byłem w Szczecinie, faktycznie. No jeszcze już szansa. Mówisz indyjska restauracja, tak? Tak. Ja bardziej lubię włoskie restauracje. No trudno, musi to takie. Ale indyjską na pewno bym poszedł, oczywiście, tak? Zapraszam. Może do Szczecina jakoś bym wstąpił też i tak niekoniecznie będzie grać Anwil. To no, nie jest takie, wiesz. Ja zapraszam na treningi, zapraszam do Szczecina, tak jak ta współpraca od zawsze jest. Zawsze jest dobra, bardzo dobra, jeżeli chodzi o Wocławek i teraz Szczecin i moja osoba, no to jakby tutaj zapraszam na treningi, zapraszam na nie wiem, na cokolwiek. Na wszystko. Nie no. Dziękuję bardzo. Na pewno znowu skorzystam z zaproszenia. Nie wiem, nie będzie chyba okazji w playoffach. Ze Szczecinem chyba się nie spotkamy. To raczej... Szczecinie nowy trener. No, Szczecinie do trenera. Właśnie, a jako też Maciej Raczyński, o właśnie. Mega. Obok Szczecina, w niedaleko Szczecina. No, Włocławianin. Bo, no... Mega. Dał taki, można powiedzieć, Winnicki trochę zamordysta lekko. No, ale to jak mówię... I taki dał chyba takiego, powiem, no, świeżości. Tak jak powiedziałeś, zdecydowanie. Tak, czasami taki impuls jest potrzebny, czasami tak jak rozmawiamy jednemu zespołowi, potrzebne to. Macie gdzieś tam swoją naturalnością, tak myślę, poszedł w taką swoją naturalność, dał taki powiew świeżości, dał zaufanie, bo widać było, tak jak na przykład, nie wiem, Kostrzewski i tak dalej, gdzieś tam podejmuje decyzję, rzut. No okej, funkcjonuje, świetnie w ogóle. Nie, ja się bardzo cieszę w ogóle, jak ja patrzę, tak jak Marcin gdzieś tam objął, później Maciej i tak dalej, to no, znamy się, więc to i Kamil Sadowski później gdzieś tam jest, to są chłopaki, którzy gdzieś tam my się znamy. Myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że się wspieramy tutaj w tym naszym środowisku i ja się bardzo cieszę, że dostają szansę, że są przy tej koszykówce na najwyższym poziomie i trzymam bardzo kciuki za każdego z nich. Naprawdę. Naprawdę, w wielu ośrodkach w Polsce jest jakiś włocławski ślad, właśnie w Szczecinie mamy ślad, jest Wojtek, jest no właśnie... Nie jest dużo. Powiedziałeś, Raczyński, Gdyni jest Sadowski. Ter Szablowski w Legii. No właśnie. Marek Lebiedziński jest też trenerem kobiet w reprezentacji Polski. To też jest wrocławianin. Jest mnóstwo. I nie możemy, jest bolączka taka, że nie możemy wychować swojego zawodnika. Wrocławianin, typowy wrocławianin, żeby był reprezentantem Polski. No, Robert Witka.
No nie koniecznie Włocławianie. Hubert Radke w reprezentacji grał, ale no... No tak, oczekujemy jakiegoś koszykarza wybitnego, bo Włocławek 30 lat praktycznie ma mamy koszyków na najwyższym poziomie. I przez te 30 lat tak naprawdę wszystko to są projekty, to, przepraszam, najemnicy tacy, zawodnicy kupieni. Nie ma takiego typowo właśnie urodzonego zawodnika, urodzonego w Włocławku, który przed każdy szczebel tutaj, grał w Anwilu i potem, nie wiem, w Barcelonie. Nie, no to myślę, że to musi być polityka klubu seniorskiego i młodzieżowego, żeby większe spektrum było tych dzieciaków i więcej możliwości. No jak zwykle za tymi możliwościami będą szły pewnie finanse, no ale to gdzieś trzeba obrać pewien jakiś cel i możliwości danego klubu i myślę, że tak chyba najwyraźniej w świecie taka polityka klubu, jaka jest i co ten klub chce i na co może sobie pozwolić. Nie? Więc tutaj jakbym też tak jakby tam nie oceniał tego, no po prostu tak jest, może jeden klub po prostu tak pracuje, tak chce w taki sposób pracować, drugi może się porywa z motyką na słońce. No, to tak jak teraz w przypadku tego w seniorach Anwilu, no też nie wiemy, dlaczego tak to wygląda i tak nie jest. Nie wiem, dlaczego tak wygląda. Moim zdaniem były problemy od samego początku. No niestety trener Milicic nie kontynuował współpracy z Włocławką. Były gdzieś rozmowy z trenerem Fasukiewiczem, o czym powiedział również prezes na ostatnim wywiadzie u Michała Wokowskiego. No i postawiono na trenera Michewca. No to raczej było chyba błędem właśnie, mi się wydaje. Jakoś trener Michewc źle skonstruował ten skład od samego początku. Jak powiedział prezes, mógłbyś Almeida od początku, był Green. Wiemy, jak Green grał, jaki mieliśmy problem. Bassey był pierwszym zawodnikiem zagranicznym, też nie wiadomo dlaczego. I od samego początku nie było jedynki, nie było kreatora gry, bo Mur to nie jest rozgrywający. No ale to znowu jest subiektywne takie odczucia. No bo za trenerem również stały gdzieś tam pozytywne wyniki. Jak nie patrzy, wyniki tak. No więc stały wyniki, jest trener. Teraz nie wiem, można powiedzieć, jest trener, nie ma wyników. No jest warsztat. No okej, okay, no właśnie mówię, no to jest takie. Nie wiem, mam nadzieję, że będą mieli gdzieś tam kiedyś szansę gdzieś tam budowy od podstaw tego wszystkiego i wtedy będzie można wtedy gdzieś tam, nie wiem, jak, w jaki sposób oceniać pracę i tak. No właśnie jak oceniasz, bo tak to. Trudniej chyba wejść tak w trakcie sezonu. No zdecydowanie. Niż oni się budują od początku. Absolutnie. No w ogóle rola asystenta, przechodzić później do roli pierwszego trenera i na pewno jest to ciężkie. Jest to na pewno ciężkie i potrzeba czasu właśnie na to zaufanie, na pracę, na wdrożenie swoich pewnych rzeczy i tak dalej, mając już gotowy materiał i tylko ewentualne gdzieś tam robienie pewnych korekt. Nie funkcjonuje zespół, korekty, cały czas gdzieś tam takie cały czas ważenie, takie praktycznie z dnia na dzień, co robimy i tak dalej. Ja sobie tak to wyobrażam, tak być może tak jest. Więc, łatanie takie. No nic, no jest ciężki czas dla chłopaków, dla zespołu. No mam nadzieję, że przetrzymają to wszystko, że będzie dobrze. No ja mówię, trzymam kciuki za cały zespół i mam nadzieję, że będzie okej. No. Również mam taką nadzieję, że Włocławek to żyje koszykówką, więc tu jest potrzebny sukces sportowy, ale sukces sportowy sukcesem sportowym. Ja uważam, że szkolenie młodzieży powinno być. To mówię od zawsze, to nie tylko przy tym gościu, który szkoli młodzież, tylko od zawsze tak uważałem. Od dawien dawna, że Włocławek powinien mieć dobrą szkółkę koszykarską, bo za to po prostu na to zasługuje. To akwintesencja, dokładnie. Na tym kończymy, bo pobyliśmy rekord? Nie, wtedy godzina 30. Oh, godzina 28 jest. Także sporo porozmawialiśmy, ale tak jak tutaj informowaliśmy Was, to nie jest ostatni na pewno wywiad z Wojtkiem, jeszcze będą kolejne. Wojtek zawsze jest tutaj mile widzianym gościem. Bardzo dziękuję. I również mnie widziałem gościem w Włocławku, bo teraz jesteś tu my gościem. No tak. No, przyjechałeś do rodziny teraz na święta? Do rodziny, ja się bardzo czuję dobrze w Włocławku i jakby tutaj to jest jakby moje miasto rodzinne.
również bardzo dobrze się czuję w Szczecinie. Jak przyjeżdżając do jednego i drugiego miasta, czuję się jak w domu i tak dalej, ale przede wszystkim mam tutaj mamę i tatę, więc to jest dla mnie najważniejsze i tutaj wracam. Kiedy będzie droga? Kiedy będzie szybsza droga? Bo robię chyba ekspresówkę Szczecin-Warszawa, tak? No nie, no teraz już jest dobrze, no, z autostrady na koło i z koła. Tak? Z koła do Wrocławka, no 60 km, także cały czas autostradą, S3, dwójka, aha, koło i 5 godzin i się jest. Aha, 5 godzin. No, 5 godzin. Okej, jeszcze raz dziękuję, że byłeś, dziękuję wam, że nas oglądaliście i no, do zobaczenia, do usłyszenia w sobotę na pewno na żywo z Ergo Areny. A potem z Maciejem Zielińskim, bo gramy 30, już mogę powiedzieć, 30 gramy ze Śląskiem Wrocław. Nie wiem dokładnie w jaki dzień, poniedziałek bądź wtorek, z Maciejem Zielińskim na żywo na Facebooku, także będzie się działo. Ja tylko korzystając z okazji życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia. To jest zdrowych, zupełnie innego, w dobie pandemii zupełnie innego wyrazu nabiera, więc dla Państwa wszystkich, wszystkiego dobrego. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia na pewno. Wesołych świąt również ode mnie, od całej redakcji WLC.pl. I do zobaczenia. Kamil sam! 8 sekund! Jest! Jest! Arwil mistrzem Polski! Po 15 latach przerwy! A dzisiaj tutaj nielegalnie na boisku sporo osób, ale kto to będzie pamiętał? Możemy wszyscy pokrzyczeć. Miss, miss, Anwil, miss! Kibice, a przecież wiemy doskonale, że tutaj we Wrocławku ci kibice od 25 lat są związani z tym klubem na dobre i na złe. Wracamy do domów, ale tutaj nie, nikt nie chce wracać dzisiaj do domu. Brawo Anwil, brawo wrocławska publiczność. Dzisiaj wszyscy spisaliśmy się na medal.